Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Anna Wiewióra, reprezentuję firmę Zorius Pro, jestem dyrektorem handlowym. Na dzisiejszym spotkaniu jest ze mną Rafał Biela, który jest konsultantem i ekspertem w obszarze wdrożeń modułu Symfonia Obiekt Dokumentów. I tenże moduł będziemy chcieli Państwu przybliżyć. Mamy ograniczony czas, dzisiejsze spotkanie potrwa godzinę. Podczas tego spotkania chciałabym, żebyście Państwo uczestniczyli czynnie i zadawali pytania, jeśli się takowe pojawią. Rafał pokaże główne funkcjonalności tego modułu, natomiast szerzej, chętnie się z Państwem, znaczy gdybyście Państwo chcieli zobaczyć więcej możliwości, chętnie przygotujemy indywidualne spotkanie, podczas którego już określimy i doprecyzujemy funkcjonalności, które będą odpowiadały bezpośrednio Państwa potrzebom. Tak jak wspomniałam, jeszcze dodam, przepraszam, że dzisiejsze spotkanie się nagrywa i na pewno będziemy publikowali to nagranie, tak gdyby ktoś potrzebował jeszcze do niego zaglądnąć. Prezentację można powiększyć, obok numeru identyfikatora pojawia się znaczek, którym można kliknąć i wtedy mamy większy ekran, więc to będzie dla Państwa wygody. Chciałabym, żebyśmy rozpoczęli dzisiejsze pytanie od takiego właściwie kluczowego pytania, spotkania od pytania. Rafał, czym jest obiekt dokumentów i jak on może pomóc w działalności, w prowadzeniu biznesów? Ja się jeszcze przywitam. Dzień dobry Państwu. Czym jest obiekt dokumentów? Symfonia obiekt dokumentów, można powiedzieć, jest to takie narzędzie, które umożliwia nam odwzorowanie, nadzorowanie wszystkich procesów, które zachodzą w naszym przedsiębiorstwie i realizację, i weryfikację statusu ich realizacji. O jakich procesach tu mowa? No mam tutaj na myśli na przykład obieg faktur kosztowych, delegacje, rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestracji umów, archiwizacji szeroko rozumianych wszystkich dokumentów, poczty, wszystko to, co wiąże się z, kolokwialnie mówiąc, papierem, a to chcemy przenieść do, w naszym przypadku, do chmury. Sam moduł Symfonia Obiekt Dokumentów jest to aplikacja webowa, czyli logujemy się z dowolnego urządzenia, z dowolnej przeglądarki internetowej na swój indywidualny login i hasło. Każdy z użytkowników taki login posiada, powinien posiadać. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co wykonuje w tym programie, jest rejestrowane, więc wszystko, każdy użytkownik powinien mieć swój indywidualny login i hasło. I automatycznie będzie też miał w przyszłości na danych określone uprawnienia, co jest dosyć kluczowe przy pewnych procesach, prawda? Tak. Sama aplikacja, można powiedzieć, w pełni współpracuje z modułem finansowo-księgowym Symfonii. Co to oznacza? To znaczy, że możemy sobie zaimportować tutaj do Symfonii obiekt dokumentów model księgowy, czyli plan kont, typy dokumentów, typy rejestrów, stawki VAT. Możemy sobie wyeksportować później gotowe, już zadekretowane dokumenty, czy to związane z fakturami zakupu, czy to związane z delegacjami. Również możemy sobie takie dokumenty do Symfonii Finanse i Księgowość przesyłać. Ja w tym miejscu jeszcze Ci przerwę, ponieważ mówimy o uniwersalności modułu Symfonia Obiekt Dokumentów. Oznacza to, że nie tylko możemy integrować oprogramowanie Symfonia Obiekt Dokumentów z modułem Symfonia Finanse i Księgowość, ale również z innymi programami finansowo-księgowymi. I są dwa modele takiej integracji, o czym chętnie też powiemy szerzej na takich indywidualnych spotkaniach, jeśli będzie taki model Państwa interesował.
I jeszcze jedną sytuację chciałabym tutaj przybliżyć, ponieważ my wdrażamy oprogramowanie Symfonia Obieg Dokumentów w przedsiębiorstwach, w których w organizacji jest obszar finansowy księgowości, dział finansowo-księgowy, tak? Natomiast bardzo często spotykają się takie, pojawiają się takie wdrożenia, w których to firma kupuje dla siebie obieg dokumentów, Symfonia Obieg Dokumentów, natomiast biuro rachunkowe dzięki wdrożonemu w przedsiębiorstwie systemowi obieg dokumentów może po prostu importować dokumenty do siebie i po prostu znacznie usprawnić w sobie pracę też między innymi, ale też obieg informacji i obieg dokumentów. Oddaję Ci głos. Okej. Dziękuję. Czyli tak, sama Symfonia Obieg Dokumentów, można powiedzieć, sam zakres obowiązków, uprawnień zdefiniowany jest na dwóch, jakby można powiedzieć, płaszczyznach. Czyli pierwsza płaszczyzna to jest struktura organizacyjna. Czyli na początku pracy zdefiniujemy sobie strukturę organizacyjną, która pozwala nam weryfikować ten przepływ informacji w przedsiębiorstwie, określić zakres obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności danych osób. Druga płaszczyzna nadawania uprawnień z Symfonii Obieg Dokumentów to są tak zwane grupy, czyli każdy użytkownik jest przyporządkowany do pewnej grupy, która nadaje nam wynikające z tego pewne uprawnienia. Program Symfonia Obieg Dokumentów składa się z kilku modułów, które możemy sobie dostosować do swoich procesów w naszym przedsiębiorstwie. Chciałbym pokazać jakby dwa moduły, które są najbardziej popularne, czyli moduł faktur zakupu połączony z modułem płatności. Moduł faktur zakupu służy nam do odwzorowania naszego obiegu faktur kosztowych na podstawie wcześniej zdefiniowanych procesów obiegu. Co to takiego proces obiegu? Niech Państwo spojrzą. Jest to nic innego jak zdefiniowanie poszczególnych etapów, przez które dany dokument musi, na który dany dokument musi trafić, zostać zaakceptowany przez osobę bądź grupę osób. No i przejść taki proces od momentu rejestracji do ostatniego etapu, gdzie dokument dostaje status zakończony, co oznacza, że taki dokument jest tylko do wglądu, natomiast nie mamy możliwości później już modyfikacji takiego dokumentu. Sam moduł faktur zakupu pozwala na rejestrację dokumentów nie tylko z plików PDF, no ale również z takich plików jak JPG, PNG, czyli jesteśmy gdzieś z dala od biura, nie mamy możliwości zeskanowania sobie faktury, a chcemy ją szybko przekazać do akceptacji, załóżmy do biura, no to możemy zrobić sobie zdjęcie, wystarczy zdjęcie takiego dokumentu, wrzucenia do systemu i mamy możliwość przeprocesowania go w naszej firmie. Wprowadzając dany dokument, ja sobie wrzucę jakiś przykładowy dokument, silnik OCR zaczytuje nam wszystkie informacje niezbędne, czyli nie musimy wprowadzać tych danych ręcznie, wszystkie informacje są zaczytywane automatycznie do odpowiednich pól. Jeżeli z danego dokumentu coś zdarzyłoby się, że nam się nie zaczytało, nie zaimportowało, no to mamy możliwość w łatwy sposób prawym przyciskiem myszy, zaznaczając dany fragment, wrzucenia tego w odpowiednie pole do systemu. System oczywiście pilnuje nam duplikatów faktury, nie pozwala nam na rejestrację dwa razy tego samego dokumentu, będzie po prostu krzyczał, że taki dokument jest już w systemie zarejestrowany. Ja mam zdefiniowaną taką krótką ścieżkę składającą się z czterech etapów, żeby Państwu tylko pokazać sam proces, jak to wygląda, natomiast ten proces może być bardziej lub mniej rozbudowany. Możemy sobie budować mapy różne akceptacji, w zależności na przykład czy też tych ścieżek procesów może być kilka, w zależności od kwoty faktury, od rodzaju kosztu, od osoby, która opisuje merytorycznie, możemy sobie bardzo rozbudowywać
ten moduł, ten odwzorować ten proces, dostosować do naszych potrzeb. No ale to już, jeżeli będzie taka potrzeba, no to spotkamy się na jakimś indywidualnym takim krótkiej prezentacji, no i bardziej szczegółowo wtedy możemy sobie omówić ten proces. Czyli po wrzuceniu do systemu takiego dokumentu, te dane wszystkie zostaną zaimportowane. Sobie tutaj tylko wrzucę. Mamy, te dane zostają zaczytane, tworzymy sobie informacja, że taki dokument już jest w systemie, tworzymy sobie taką fakturę w systemie. Do momentu rejestracji jeszcze mamy możliwość usunięcia tego, po rejestracji tego dokumentu, dokument wpada nam już w odpowiedni proces obiegu i no, osoba bez odpowiednich uprawnień no, nie ma możliwości usunięcia już takiego dokumentu. Wszystko, co dzieje się na tym dokumencie, jest rejestrowane. Po utworzeniu tego dokumentu w oknie tej faktury zakupu widzimy kilka zakładek, tak, czyli podstawowa zakładka, gdzie widzimy od razu skan dokumentu. Każda osoba, która ma dostęp do tego dokumentu, może sobie ten dokument podejrzeć. Dodatkowo w zakładce załączniki automatycznie podpina nam się skan dokumentu. W łatwy sposób później klikając możemy sobie taki dokument na dysk swojego komputera pobrać. W zakładce szczegóły tutaj widzimy wszystkie informacje, które zostały zaczytane z tego dokumentu. Oczywiście mamy tutaj możliwość weryfikacji tego, no i ewentualnie jakieś poprawy na poszczególnych etapach. Jeżeli byśmy korzystali z innych modułów w ramach Symfonii Obieg Dokumentów, mam tutaj na myśli wnioski zakupowe, umowy, delegacje, o których kilka słów będzie później, no to tutaj będziemy widzieć to powiązanie tego wszystkiego. Czyli można powiedzieć, że w ramach, co prawda Symfonia Dokumentów składa się z kilku modułów, ale możemy spinać to wszystko w jedną całość, no i w ramach jednego modułu widzimy powiązania z modułami pozostałymi. Oczywiście mamy możliwość, tak jak już wspomniałem na wstępie, wygenerowania danych księgowych. Po odpowiednim zadekretowaniu, opisaniu faktury te dane księgowe mamy możliwość wygenerować i taki dokument przesłać do Symfonii Obieg Dokumentów, do Symfonii Finanse i Księgowość w dwojaki sposób, albo poprzez pliki, albo poprzez serwis między firmami. Ja sobie przejdę w taki krótki proces, czyli zarejestruję sobie ten dokument. Moim kolejnym etapem jest etap opisu merytorycznego tego dokumentu. Co to znaczy opis merytoryczny, czyli opis kosztowy, wprowadzenie przynajmniej jednej linii kosztowej. I teraz tak, w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa, oczywiście wprowadzenie linii kosztowej może dotyczyć, czyli wskazania konkretnego konta księgowego. No ale wiemy doskonale, że osoba rejestrująca wcale na tej księgowości znać się nie musi i na tym etapie tego wprowadzać, no nie zawsze będzie potrafiła ta osoba. Więc możemy sobie wprowadzić tak zwane dodatkowe analityki. No u mnie tutaj nazwane są wymiar 1, wymiar 2, wymiar 3, linia budżetowa. Natomiast no to jest konfigurowalne i dostosowane do konkretnych potrzeb. Czyli załóżmy rejestr, możemy sobie stworzyć dodatkową analitykę o nazwie samochody, wprowadzić tam numery rejestracyjne naszych samochodów, no i rejestrując dany sam, na przykład fakturę za paliwo, no możemy, taka osoba rejestrująca może od razu wskazać, jakiego samochodu to dotyczyło. No i to dla systemu również jest opis takiej faktury, czyli wprowadzenie takiej linii. A dopiero księgowa na swoim etapie, no może wprowadzić odpowiednie konta w celu zadekretowania takiego dokumentu. To taka jeszcze uwaga, jeżeli w finansach i księgowości, w planie kont mamy słowniki, no a często się zdarza taka sytuacja, to właśnie te dodatkowe analityki możemy wykorzystać w ramach tych słowników, czyli uzupełniamy i wybór odpowiedniego elementu z odpowiednią pozycją tutaj w Symfonii Obieg Dokumentów no, będzie skutkował prawidłowym dekretem w finansach i księgowości. Dodatkowa rzecz, jeżeli Państwo korzystają załóżmy z Business Intelligence, no to również te wymiary mogą nam się przenosić na odpowiednie pozycje do finansów i księgowości. Więc zastosowanie tych tutaj dodatkowych analityk, czy też wymiarów, no ma tutaj jakby szerokie zastosowanie. Opisujemy kosztowe. No ja sobie tutaj wprowadzę jakieś przykładowe piątki i jakiś jeden wymiar.
Oczywiście tych linii kosztowych możemy mieć kilka, możemy sobie stworzyć tak zwane wzorce kosztowe, czyli rozbijając jeden dokument na kilka pozycji, możemy sobie zapisać taki wzorzec, no i później kolejny dokument, który się podobnie dekretuje, nie musimy już wprowadzać poszczególnych linii, możemy sobie wykorzystać taki wzorzec automatyczny i automatycznie taki dokument opisywać. Co więcej, mamy tutaj jeszcze taką funkcjonalność jak faktura powtarzalna, czyli dostajemy, załóżmy, fakturę za energię elektryczną. No, miesiąc jest tak samo księgowana, więc w łatwy sposób możemy stworzyć sobie taką fakturę powtarzalną, czy to będzie skutkować, no a tym, że w momencie rejestracji takiej faktury, kolejnej faktury w kolejnych miesiącach, ona z automatu zostanie przypisana do odpowiedniego typu dokumentu, automatycznie się nam opisze i również wygenerują się odpowiednie dane księgowe, czyli praktycznie po rejestracji mamy wszystkie informacje, które zostaną później przesłane do modułu finansowo-księgowego. Taka funkcjonalność faktury powtarzalnej dla takich powtarzalnych faktur, no tutaj również istnieje. Tak, czyli na tym etapie naszym opisu merytorycznego opisaliśmy dokument, przyjęliśmy kosztowo, potwierdzamy, że jest prawidłowo opisany. Jeżeli potrzebowalibyśmy innej osoby, oczywiście w ramach systemu możemy przekazywać te dokumenty w łatwy sposób między osobami, wskazując po prostu konkretną osobę, oczywiście osobę w ramach użytkowników naszych Symfonii Obieg Dokument. Tak, opisaliśmy dokument, w naszej ścieżce trafił on do akceptacji. No i tutaj akceptacja może być wielopoziomowa, w zależności od, może akceptować jedna osoba, wiele osób tutaj, no już w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Kierownik, prezes, osoba, która jest odpowiedzialna za akceptację tych dokumentów, może ten dokument zaakceptować, odrzucić, ona wtedy trafi z powrotem do osoby opisującej, no, albo ewentualnie poprosić o dodatkowe informacje, wskazując konkretną osobę z naszej firmy. Ja sobie zaakceptuję ten dokument. No i trafił nam do głównego księgowego w naszym procesie. Proszę zobaczyć, status główny księgowy. No i teraz księgowa weryfikuje sobie jeszcze raz, tak, szczegóły, czy wszystkie dane są prawidłowo z faktury, dekretuje sobie, czyli jeżeli osoba na etapie rejestracji opisu merytorycznego nie wprowadziła danych, jeśli chodzi o plan kont, no to tutaj sobie te konta uzupełnia. No i w zakładce księgowe generuje dane księgowe. Tak, widzimy odpowiednio wygenerowane dane księgowe. Tutaj mamy tylko zły szablon, ja sobie wybiorę inny. Tych szablonów księgowych możemy sobie tworzyć kilka w zależności od specyfiki naszego planu kont. To nie ma, nic nas nie ogranicza. Tak, widzimy od razu przypisany rejestr VAT, widzimy księgowanie równoległe, gdybyśmy mieli jeszcze i mamy zdefiniowany wymiar, który również będzie się nam przenosił, jeżeli takowe mamy w finansach i księgowości, do tego modułu. Po zatwierdzeniu, czyli na naszym ostatnim etapie, gdy zatwierdziliśmy taki dokument księgowy, on nam trafia do zakładki zakończono i co się stało z takim dokumentem? Taki dokument dostaje status zakończony, wszystkie pola na tym dokumencie zostają wyszarzałe, co to oznacza, że nie ma możliwości modyfikacji takiego dokumentu, takich pól na takim dokumencie. Również kosztów taki użytkownik nie może już zmodyfikować. Dokument jest zakończony, oczywiście możemy zawsze do niego zaglądnąć, zobaczyć, natomiast nie mamy możliwości, ponieważ ten proces na tym dokumencie został już zakończony. Oczywiście mamy w systemie faktur zakupu, mamy również możliwość procesowania proform, tworzyć noty korygujące. Jeżeli mamy dokumenty poufne, to również możemy sobie stworzyć osobny proces dla takich dokumentów poufnych, gdzie dany dokument dostaje status dokumentu poufnego, dane w dzienniku są wtedy zanonimizowane, no i tutaj pod szczególnymi warunkami te dokumenty są procesowane. W systemie mamy również dostępną kilka podstawowych raportów, jak analiza OLAP, czyli prosta tabela przestawna, gdzie sobie możemy w łatwy sposób potrzebne dane wyegzekwować. Raport analizy kosztów, gdzie mamy możliwość wyeksportowania do Excela wszystkich interesujących wcześniej wyfiltrowanych danych, które możemy następnie sobie obrobić już w samym Excelu. Dla osób, dla przełożonych, dla osób nadzorujących naszych pracowników, no mamy możliwość ich weryfikacji poprzez
raporty obłożenie, czas wykonywania i dashboard, co to takiego, obłożenie pracowników, czyli widzimy, ile dany pracownik w danym dniu obsłużył, czyli zarejestrował, opisał tych dokumentów, jaki jest czas przetrzymywania dokumentów przez danego pracownika, czy mamy informacje o liczbie faktur kosztowych procesowanych w danych miesiącach. Takie narzędzia, które pozwalają nam w łatwy sposób te rzeczy weryfikować. Bardzo popularnym również, często powiązanym z modułem faktur zakupu jest moduł faktur płatności, czyli moduł, który umożliwia nam bardzo szybkie wygenerowanie tej płatności, czyli pliku, który następnie zostanie zaczytany do aplikacji banku. W systemie określamy sobie status, od którego taki dokument może być oznaczony do płatności. No i oczywiście po wstępnej konfiguracji dodanie odpowiednich rachunków bankowych do systemu. W samym module płatności, aby wygenerować płatność, wystarczy, że dany dokument zaznaczymy, klikamy utwórz płatność z faktury, uzupełniając odpowiednie dane. One podstawią się z automatu, ale na przykład jeżeli mamy kilka rachunków bankowych, no to możemy sobie tutaj z listy wybrać. Klikając zapisz, dokument nam trafia już do zakładki do eksportu, gdzie zaznaczając dany dokument, klikając eksport, mamy gotowy plik, który możemy sobie zaczytać do aplikacji banku. Więc proces generowania płatności w Symfonii Obiegu Dokumentów jest bardzo prosty, bardzo intuicyjny. Oczywiście, jeżeli byłaby potrzeba taka, że potrzebowalibyśmy jeszcze potwierdzenia tej płatności, no to możemy wprowadzić tutaj jeszcze etap zatwierdzenia tej płatności, załóżmy przez przełożonego. Natomiast jeżeli tego zatwierdzenia nie ma, to ten proces wygląda bardzo prosto. Zaznaczając dany dokument, klikając i tworząc tą płatność, eksportując od razu do banku, mamy gotowy plik, który możemy sobie do tej aplikacji banku zaimportować. No i oczywiście taka informacja wtedy pojawia nam się na dokumencie. Każdy użytkownik, który ma dostęp do danego dokumentu, ja może rozklikam jakiś zapłacony dokument. Proszę zwrócić uwagę, że taki dokument zapłacony w Symfonii Dokumentów od razu dostaje informację. W polu zapłacono widzimy kiedy, na jaką kwotę. W zakładce powiązania również widzimy to powiązanie z płatnością, czyli kiedy dana płatność została wygenerowana i jaki ma status. Dość popularny właśnie moduł, bo bardzo intuicyjny, bardzo, bardzo prosty, jeśli chodzi o generowanie tych płatności. Zarówno w złotówkach, jak i walutowych. Tutaj nie mamy żadnego ograniczenia. Kolejne popularne moduły, to tak kilka zdań, bo tutaj nam czas nie pozwala, natomiast moduł korespondencji, czyli rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, gdzie w ramach systemu możemy rejestrować, osoba w sekretariacie może rejestrować wszystkie pisma, które do nas przychodzą. Możemy sobie te dokumenty, tutaj rozklikam przykładowy dokument, możemy sobie z takiego zarejestrowanego pisma przychodzącego tworzyć od razu odpowiedź z gotowych szablonów, które będą nam się generować odpowiednie pisma i które możemy sobie przekazywać również pomiędzy użytkownikami Symfonii Obieg Dokumentów. Tutaj w bardzo prosty sposób możemy te pisma rejestrować. Te dzienniki mogą być, to dziennik może być jeden, standardowy dziennik korespondencji przychodzącej, no ale również możemy sobie tworzyć własne dzienniki, gdzie będziemy sobie grupować te pisma, które są rejestrowane w systemie. Tworzyć takie segregatory, w których będziemy mieli i pisma, umowy, i muszę powiedzieć Państwu, że my na przykład korzystamy wewnątrz naszej organizacji również z modułu Symfonia Obieg Dokumentów i wszystkie umowy właśnie mamy w tym miejscu w wersji elektronicznej, co jest bardzo dużym udogodnieniem, ponieważ w każdej chwili możemy i z każdego miejsca dotrzeć do źródłowego dokumentu. Tak, to o czym Ania mówi, to jest tak zwany moduł spraw. Co to takiego moduł sprawy? Można powiedzieć, że to jest taka elektroniczna koszulka na dokumenty, gdzie w ramach jednej sprawy możemy sobie wpinać czy to dokumenty, czy różne inne elementy, które rejestrujemy tutaj w ramach systemu, czyli daną fakturę zakupu. Możemy również
czyli wpiąć w odpowiedni taki wirtualny segregator, gdzie później użytkownik no, w łatwy sposób może sobie takie elementy w systemie odszukać. Bo wie, w jakiej teczce, w jakim dziale została ta teczka udostępniona i gdzie dany dokument został zarejestrowany. W ramach systemu możemy również archiwizować umowy i tworzyć projekty nowych umów. Archiwizacja umów no to nic innego jak wprowadzenie tych umów do systemu. System może nas informować na przykład o zbliżającej się dacie zakończenia umowy. W projektowaniu umów no to możemy przejść od pierwowzoru takiej umowy do już ostatecznej wersji przez poszczególnych użytkowników. Tutaj też w ramach tego systemu możemy sobie rejestrować pełnomocnictwa, możemy tworzyć aneksy do umów, również te aneksy mogą być procesowane. Tutaj Aniu, nie wiem, czy czytasz czat. Tak, widzę. To bardzo cię proszę, bo ja tutaj nie mam dostępu. Kolejny moduł, który możemy wykorzystać, który też można powiedzieć jest dość popularny, to jest moduł wniosków zakupowych. Moduł wnioski zakupowe no to nic innego jak wnioski pracownicze, czyli pracownik składa dany, potrzebuje laptopa albo nowego telefonu komórkowego, no w ramach tutaj symfoniowych dokumentów może taki wniosek zakupowy złożyć do swojego przełożonego, ten wniosek jest realizowany i również jeżeli powiążemy ten wniosek już później z fakturą zakupu, która zostanie zarejestrowana w systemie, no to też widzimy te powiązania na tym dokumencie, że ta faktura dotyczyła takiego wniosku zakupowego. Kolejny moduł delegacji. W ramach systemu mamy możliwość rejestracji i rozliczania delegacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Osoba, która składa wniosek o delegację krajową. Czyli osoba, która składa wniosek o delegację krajową. Składa, przechodzi do rozliczenia, rejestruje wszystkie dokumenty związane z tą delegacją. Program automatycznie wylicza diety. Mamy możliwość również wygenerowania w ramach delegacji danych księgowych i przesłać takiego PK do finansów i księgowości. W ramach... Tak? Rafale, bo jeszcze mamy tutaj pytanie od pani Anny. Czy można zarejestrować płatność w dwóch ratach? Tak, możemy zarejestrować płatność w dwóch ratach. Należy to wykonać ręcznie, już pokażę. Czyli jeżeli generujemy płatność z danego dokumentu, no to tutaj jeżeli wprowadzimy, załóżmy, faktura była na 13 tysięcy, my wprowadzimy 5 tysięcy, no to możemy taką płatność wygenerować, no i będzie informacja o tym, jeżeli będziemy generować drugą płatność, no to podstawi nam się ta pozostała kwota, która została do rozliczenia. Jeszcze mamy pytanie, jak program będzie współpracował z krajowym systemem e-faktur? Na chwilę obecną wiemy tyle, że współpracuje, natomiast nie mam dokładnych informacji tutaj, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o KSeF. Jest zapewnienie, że będzie współpracował, natomiast nie mam takich dokładnych informacji, więc nie jestem w stanie udzielić na tą chwilę. Ja tutaj się jeszcze wypowiem, że my wkrótce będziemy Państwa informowali o kolejnym spotkaniu, na którym będziemy pokazywali sposób właśnie wymiany danych poprzez Symfonia KSeF, przez takie narzędzie Symfonia KSeF przy udziale właśnie modułów symfonijnych. Wskażemy na możliwości integracji. Pytanie jest jeszcze, jak działa zakładka platformy? Nie bardzo rozumiem, jak działa zakładka platformy. Proformy, Aniu. Przepraszam, jejku, przepraszam. Jak działa zakładka proformy? Zakładka proformy no, działa w podobny sposób, czyli możemy sobie procesować dokumenty proform.
Tylko jaka jest różnica? Jeżeli mamy zarejestrowaną proformę, to możemy później, jeżeli otrzymamy już właściwą fakturę, powiązać tą proformę z fakturą końcową. No nie mam tutaj akurat przykładu, no ale wygląda to tak, że tworzymy osobny typ dokumentu dla proform, zostaje on procesowany, tak, w ramach naszych zdefiniowanych wcześniej obiegu. Rejestrujemy fakturę właściwą, no i tutaj widzimy te dwie kolumny, gdzie mamy kolumnę tą pierwszą, gdzie będzie lista proform, a tutaj będzie faktura, tutaj w systemie to się nazywa faktura końcowa i będziemy widzieć powiązanie tego dokumentu z daną proformą. W ten sposób no tutaj jest to rozwiązane. Pani Marta pyta, czy nakładka obieg dokumentów zadziała na module handel. Proszę Państwa, istnieje, a właściwie jest w trakcie wytwarzania integracja pomiędzy modułem Symfonia Handel a Symfonia Obiegiem Dokumentów i chętniej podzielę się wiedzą i bardzo bym prosiła o kontakt z nami na bokmałpazorius.pl lub też bezpośrednio do mnie anna.wiewiura@małpazorius.pl i to panią Martę poproszę i panią Iwonę o kontakt, ponieważ tutaj to doprecyzujemy sobie, jakie państwo macie wymagania. Natomiast panią Joannę poproszę też o kontakt, ponieważ chętnie tutaj też z panią się skontaktujemy w tym obszarze, żeby zaprezentować tą możliwość integracji obiegu dokumentów z KSeF-em. Aniu, myślę, że tak, kilka zdań o tych podstawowych modułach powiedzieliśmy, może skupilibyśmy się teraz na kilku pytaniach, które bardzo często się pojawiają no, od klientów, którzy są zainteresowani obiegiem dokumentów. Przede wszystkim tak, no przede wszystkim jak się do tego przygotować, ponieważ no, Rafał przeprowadził dziesiątki, mogę już dzisiaj powiedzieć, że dziesiątki wdrożeń modułu Symfonia Obieg Dokumentów i pojawia się nam pewien schemat właśnie wyzwania, który dzieje się na samym początku, a jest to mianowicie to przygotowanie się do wdrożenia, czyli Rafał? Tak, przygotowanie się do wdrożenia, czyli z naszego punktu widzenia najlepiej jest, jeżeli po Państwa stronie, po przedsiębiorstwie, które decyduje się na obieg dokumentów, wyznaczenie opiekuna projektu. No jest to bardzo ważne, bo jeżeli mamy wdrożyć szybko, skutecznie, efektywnie, no to najlepiej jest, jeżeli ktoś tej drugiej z naszej stronie, nadzoruje ten proces. I mamy osobę, z którą możemy się kontaktować, która na bieżąco weryfikuje, jaki jest status tego wdrożenia, weryfikuje poprawność tak, w tych wprowadzonych wszystkich danych. No i na szybkość wdrożenia, na efektywność tego wdrożenia no, ma również wpływ jakość przygotowanych danych przez Państwa. No i o jakie dane mi tutaj chodzi? No, w zależności od wielkości oczywiście przedsiębiorstwa, no chodzi mi tutaj o dane takie jak struktura organizacyjna firmy, tak? Czy jesteśmy w stanie no, prawidłowo ją odwzorować w systemie. Wskazaniu na szybkość i na no, ma wpływ też liczba użytkowników, czy jesteśmy w stanie od razu wskazać wszystkich użytkowników i zakres ich obowiązków, uprawnień, które dany użytkownik ma posiadać. Czy jesteśmy w stanie szybko dostarczyć, jeżeli chcemy współpracować z Symfonią Finansów i Księgowość, model księgowy, wszystkie niezbędne dane z księgowości, tak? Czyli jeżeli mamy możliwość zaimportowania listy kontrahentów, czy jesteśmy szybko w stanie to przygotować, czy jesteśmy w stanie przedstawić, powinniśmy być w stanie przedstawić, opisać nam proces, jaki wygląda, jeśli chodzi tutaj na przykład o moduł faktur zakupu, czyli jak wygląda ten proces, kto rejestruje, kto akceptuje, czy to jest jedna osoba, czy to jest grupa osób, no w jakiś jasno, klarowny sposób, jeżeli jest to szybko i, no, i przedstawione, no to wdrożenie no i bardzo przebiega sprawnie, tak? Ja myślę właśnie, że zdefiniowanie tego procesu jest najbardziej kluczowe w tym przy podjęciu w ogóle wdrożenia Symfonii Obieg Dokumentów, bo zdefiniowanie go pozwala na zaplanowanie i stworzenie odpowiedniej struktury również, prawda? Dokładnie. No też często pojawiające się pytanie, jak długo trwa takie wdrożenie, tak? No tu też nie możemy określić jakby
konkretnego czasu, ile takie wdrożenie może potrwać. Ono przy małych przedsiębiorstwach może trwać kilka godzin, no ale przy większych, jeżeli tych użytkowników mamy sporo, procesy są rozbudowane, no to może trwać i kilkadziesiąt godzin, więc tutaj też nie, no też nigdy, zazwyczaj nie jesteśmy w stanie no na sztywno, kolokwialnie mówiąc, wskazać te godziny, które będą potrzebne do wdrożenia. Oczywiście możemy wskazać jakieś widełki tego, natomiast tak jak mówiłem, to też zależy od tych wszystkich czynników, które mają wpływ na to wdrożenie, czyli na ilość użytkowników, na wielkość przedsiębiorstwa, na księgowania, bo jeżeli tak na przykład te księgowania są bardzo rozbudowane, gdzie budujemy sobie te schematy księgowe, korzystamy z wymiarów, no to wszystko wymaga czasu na konfigurację. Ja jeszcze tylko dodam, że Symfonia Obieg Dokumentów można kupić w trzech różnych poziomach. Jest to poziom mini, basic i full i w zależności od tego, z jakich modułów będziecie Państwo chcieli korzystać, od tego zależy cena. W standardzie, czyli w tym najmniejszym poziomie jest funkcjonalność faktur zakupu, obieg faktur zakupu, i również dostęp do jednego konta pocztowego. W module Basic mamy poza tymi wspomnianymi dodatkowo delegację, korespondencję przychodzącą, wychodzącą oraz umowy i 5 giga przestrzeni w chmurze. A ten poziom, który właściwie mówię wszystko mający, poziom full, dodatkowo posiada jeszcze sprawy, kalendarz i zadania. Tutaj mamy pocztę IMAP, mamy wnioski zakupowe, komunikator, jest Kanban, lista obecności pracowników również oraz ewidencja czasu pracy. Dodatkowo funkcjonalności, które mogą być dokupione do poszczególnych modułów, to płatności, projekty, budżety, zakupy i wnioski zakupowe. I właściwie gdybyście Państwo chcieli porozmawiać o tych dodatkach, to chętnie myślę, że możemy się umówić na takie dodatkowe spotkanie, na którym pokażemy funkcjonalności, te, które Państwa interesują, ponieważ no nie wszyscy mają podobne potrzeby i chętnie Rafał przygotuje takie indywidualne spotkanie. Dokładnie tak. Często też pojawiającym się pytaniem jest pytanie, tak jak czy możemy sobie sami wdrożyć taki obieg dokumentów, czy potrzebujemy wsparcia firmy wdrożeniowej. No i tutaj pytanie też nie jest jedno, odpowiedź też nie jest jednoznaczna. No oczywiście, jeżeli ktoś ma już jakieś doświadczenia w wdrażaniu czy wprowadzaniu sobie takich programów, no to jak najbardziej jest taka osoba w stanie to skonfigurować, ale z doświadczenia wiem, że i tak ostatecznie i tak Państwo się zwracacie do nas. No niestety nie wszystko jesteście Państwo w stanie wywnioskować z dokumentacji. No pewne procesy trzeba jednak wdrożyć w sposób bardziej rozbudowany, może nie skomplikowany, to złe słowo, natomiast no nie wszystko jest, kolokwialnie mówiąc, w instrukcji programu, więc warto skorzystać z naszego wsparcia, choćby w podstawowej, tej bazowej części, a później też można korzystać z doraźnej pomocy, ponieważ faktycznie są takie firmy, które się podejmują z wdrożenia samodzielnego, ale ostatecznie i tak z pytaniami trafiają do nas, aczkolwiek chciałabym dodać, że poza nami również mają Państwo możliwość wsparcia bezpośrednio w Symfonii, jeśli chodzi o takie bieżące konsultacje w ramach oczywiście zakupionego modułu. Jeszcze chcielibyśmy z Państwem porozmawiać na temat doświadczeń naszych, jakie mamy właśnie we wdrożeniach oprogramowania Symfonia Obieg Dokumentów. Tak jak wspomniałam, współpracujemy z wieloma firmami różnej wielkości. Są to bardzo duże przedsiębiorstwa, firmy handlowe, firmy, które mają wiele oddziałów. I szczególnie na przykład mam takie wdrożenie dla firmy handlowej,
która ma ponad w tym momencie prawie 200 użytkowników. I to było też dosyć ciekawe wdrożenie, ponieważ ci użytkownicy są pracownikami, którzy pracują w całej Polsce. I co było wyzwaniem, Rafał, u tego klienta największym? Dlaczego zdecydował się na wdrożenie obiegu dokumentów? Co było największym wyzwaniem? No, największym wyzwaniem było liczba naszych użytkowników i liczba użytkowników, liczba, różnorodność tych dokumentów rejestrowanych. Dlaczego się klient zdecydował? No, umożliwiło to szybkie przesyłanie tych dokumentów od osoby rejestrującej, czyli od osoby, które są, tak jak Ania powiedziała, w całej Polsce, szybkie przesyłanie tych dokumentów do biura w celu akceptacji, tak? Czy dany dokument będzie akceptowany w ramach posiadanych zadań. Co więcej, w tej firmie również dostęp do Symfonii Dokumentów ma biuro rachunkowe, czyli tutaj usprawniło to proces przesyłania tych dokumentów. Tych dokumentów są setki, rejestrujące przez prawie 200 użytkowników, więc tych dokumentów jest sporo. Skróciło to czas, który jest potrzebny od momentu rejestracji tego dokumentu do przesłania do biura rachunkowego. Po odpowiednim etapie ten dokument automatycznie trafia do biura rachunkowego. Biuro rachunkowe, logując się do Symfonii Dokumentów, no w łatwy, szybki sposób ma na bieżąco te dokumenty opisane, no i dekretując je, od razu sobie przesyła do finansów i księgowości. I to są bardzo często na przykład faktury za paliwo, to są faktury za hotele, to są faktury takie codzienne i właściwie ci użytkownicy nie potrzebują skanera, nie potrzebują drukarek, robią po prostu zdjęcie faktury i wysyłają, wprowadzają to zdjęcie do systemu Symfonia Obieg Dokumentów i potem już się cały proces dzieje. Padło tutaj pytanie przy okazji, jaka jest maksymalna liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z modułu obiegu dokumentów. No tutaj myślę, że jakiejś końcowej liczby ja nie kojarzę, bo my na przykład mamy w okolicach 200 użytkowników w tym momencie, najwięcej, ale wiem, że są firmy, które mają jeszcze wyższe wartości, jeśli chodzi o liczbę użytkowników, w okolicach 500, z tego co kojarzę. Tutaj chyba nie mamy żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o użytkowników. O liczbę użytkowników. Jeszcze chciałabym powiedzieć o takim wdrożeniu, też dosyć ciekawym, wdrożeniu w firmie, która sprzedaje samochody. I dlaczego ta firma zdecydowała się na zakup i w czym pomógł jej system Symfonia Obieg Dokumentów? Bo jest siedziba firmy w jednej konkretnej lokalizacji, natomiast salony samochodowe są w różnych miejscach w Polsce. No i tu pojawił się znowu podobny bardzo problem, czy tam wyzwanie, w związku z tym, żeby te dokumenty jak najszybciej trafiały do działu księgowości, który akurat jest w siedzibie firmy. Czy coś jeszcze możesz powiedzieć na temat tego wdrożenia, Rafał? Tak, no tutaj to jest jedna rzecz, że szybko te dokumenty spływały do księgowości, ale tutaj akurat w specyfice tej firmy, no ważne było to, że wszystkie dokumenty musiały bardzo szybko przejść przez prezesa. No tutaj specyfika firmy była taka, że każdy dokument, nawet ten najmniej wartościowy, przechodził przez prezesa, więc to dawało szybką możliwość weryfikacji tych dokumentów, akceptacji prezesowi, jak również generowania odpowiednich raportów z analizy kosztów. Tutaj klient też korzystał z tych dodatkowych analityk, gdzie one były skonfigurowane pod potrzeby tutaj, no zwłaszcza prezesa, można powiedzieć, jakie dane chciał otrzymywać, bo tu dość sporo tych danych sobie wyrzucał, że tak powiem, do Excela, no i w łatwy sposób takie raporty mógł sobie przygotować, więc no to bardzo usprawniło ten proces, bo do tej pory wszystko to robione było z Excela, no i trwało to bardzo długo, bo zanim wszystkie te raporty drogą mailową no spadały tutaj do centrali i zanim zostało to przygotowane przez jakąś tam osobę dla prezesa, no to trochę to trwało, natomiast tutaj
no w każdej chwili prezes loguje się, filtruje sobie odpowiednie dokumenty, no i w tej analizie kosztów te informacje otrzymuje. No i tutaj ta naprawdę wartość dodana, jeśli chodzi o tą o symfonię dokumentów, no w ramach wdrożenia w tej firmie. I to nie jest jedyny przypadek. Właśnie bardzo często firmy z rozproszoną działalnością, z wieloma oddziałami mają bardzo podobne wyzwania, dlatego szczególnie rekomendujemy rozwiązanie Symfonia Obieg Dokumentów właśnie takim przedsiębiorstwom. Proszę Państwa, jest dzisiaj z nami też Agnieszka Flasza i jest to opiekun produktu Symfonia Obieg Dokumentów z Symfonii, więc jeśli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, możemy przejść teraz jeszcze i odpowiedzieć na takie, na które my nie znamy odpowiedzi być może, ale tutaj Agnieszka też potwierdziła, że sama Symfonia jako organizacja ma około 500 użytkowników modułu Symfonia Obieg Dokumentów w ramach wewnętrznego obiegu, więc no, tutaj o takich limitach mówimy. Ale też są kupowane często paczki po kilkunastu użytkowników. Po prostu zależy to wszystko od organizacji. Cześć Agnieszko, proszę cię. Tak, jesteś z nami? Tak, mnie słychać? Tak, słychać cię. Bardzo cieszę się. Bardzo witam Państwa serdecznie. Ja ze strony Symfonii opiekuję się właśnie naszym obiegiem dokumentów. Także mogę go tylko szczerze polecić. W takim razie, czy mają może Państwo jeszcze jakieś pytania, na które może nam odpowiedzieć bezpośrednio Agnieszka, która opiekuje się modułem? Ja może trochę wychodząc odpowiem na pytania, które już były. Tak. W zakresie integracji z KSeF-em, no w tej chwili intensywnie pracujemy, żeby zakończyć ten projekt i on już zmierza ku końcowi. KSeF będzie u nas działał tak, że dzięki Symfonia KSeF będzie można pobrać automatycznie faktury bezpośrednio do SOD-u. Także to będzie bardzo wygodne rozwiązanie dla klienta i z mojej perspektywy i bardzo wielu klientów najlepsze. No bo też ta zmiana, którą wprowadzi KSeF, to będzie trudność w odnalezieniu właściciela faktury. A Symfonia Obieg Dokumentów rozwiązuje ten problem najlepiej i przez samą integrację z KSeF-em, mechanizmy, które mamy w obiegu, mapy akceptacji, możliwości wyboru merytorysty, ale także wnioski zakupowe, o których mówił Rafał, bo można sobie bardzo fajnie rozwiązać problemy, które stworzy nam KSeF, właśnie włączając etap wnioskowania jeszcze zanim pojawi się faktura, bo to nam nie sprawi problemu, żeby potem zweryfikować, od kogo ta faktura pochodzi. Także to z mojej strony. Dobrze. I jeszcze, no tak jak ja troszeczkę wcześniej przekazałam, jeśli chodzi o integrację z handlem, czy tu już możemy troszeczkę więcej powiedzieć na ten temat? Jeżeli chodzi o handel, to tutaj prace się toczą, ale tu nie chciałabym wychodzić z żadną deklaracją. Na ten moment, jeżeli ktoś z Państwa obecny tutaj chciałby zintegrować swój handel z SOD-em, to możemy wykorzystać do tego API i takie rozwiązanie indywidualne możemy przygotować. To jest w tej chwili już dostępne, takie procesy się toczą dla naszych klientów, a jeżeli chodzi o taką ogólnodostępną integrację, to będzie ona, no zakładam, w najbliższych miesiącach, ale terminu nie będę deklarować. Czyli tu właśnie jeszcze Agnieszka powiedziała o czymś, czego ja nie uwzględniłam na samym początku, a propos mówiąc o możliwości integracji z innymi systemami. No dzieje się to przez API i jeśli są Państwo użytkownikami innych programów, to zachęcamy do kontaktu z nami, ponieważ poprzez API możemy wszystko, jest to zapewnienie dwukierunkowej wymiany informacji, wymiany danych, więc jest to wszystko tutaj do uzgodnienia. Czy są jeszcze jakieś pytania od Państwa? Bo tak jak Rafał wspomniał, aha, może Rafał, chyba nie przeszedłeś przez projekty, bo i kalendarz, terminarz, może jeszcze są takie funkcjonalności, których nie dotknąłeś podczas dzisiejszego spotkania? Jeśli chodzi, tak, no tutaj jeśli chodzi o moduł projekty, czy kalendarz, terminarz, to są projekty, ogólnie to jest moduł dodatkowy. To są projekty, no jest to
projekt to również można powiedzieć, że jest to sprawa, która w ramach kilku modułów spina nam wszystko w jedną całość. Tworząc dany projekt, wpisując odpowiednie podstawowe informacje, tak, czyli nazwę projektu, przewidywany start, zakończenie danego projektu i przypisując odpowiedniego klienta, w ramach takiego projektu tworzymy sobie harmonogram zadań i mamy możliwość tworzenia budżetów na tych zadaniach. Te zadania mogą być, to mogą być podstawowe zadania, ale możemy również zagnieżdżać w ramach jednego zadania jakby takie podzadania. Czyli tutaj mamy taki przykład, mamy harmonogram zadań, tak, wdrożenia przykładowego, wdrożenie systemu ERP, gdzie mamy pierwsze zadanie, analiza przedwdrożeniowa. I co to jest zadanie? Zadanie możemy tworzyć dla konkretnego użytkownika i weryfikujemy później status na tym projekcie, status wykonania tego zadania przez użytkownika. Dany użytkownik, jeżeli jest, ja tu sobie wskażę administrator, tak? Czyli wskazuję użytkownika, który ma do wykonania dane zadanie. Jeżeli użytkownik wykona to zadanie, rejestruje to na czasie pracy, ile poświęcił na wykonanie tego zadania, no i później widzimy status tego zadania na projekcie, gdzie widzimy, jeżeli sobie rozklikamy projekt, to w zakładce tutaj terminarz, widzimy tak zwanego Kanbana, czyli status danego zadania, tak? Czy dane zadanie jest przyjęte. Jeżeli użytkownik jest w trakcie wykonywania danego zadania, to oznacza go jako w trakcie, tak, weryfikuje, bądź zakończone. Zakończone zadanie, czyli dany użytkownik go wykonał, wpisując w czasie pracy, na karcie czasu pracy, ile na to zadanie poświęcił. W ramach zadania możemy tworzyć sobie linie budżetowe i rozliczać je fakturami zakupowymi. W bardzo prosty sposób, czyli na zadaniu tworzymy sobie budżet, czy to kosztowy, czy przychodowy. Kosztowy możemy rozliczać fakturami zakupu, bądź jego wykonanie oznaczamy ręcznie. Przychodowe tylko oznaczamy jako wykonane ręcznie. Jeśli chodzi o budżet, linie budżetowe, kosztowe, jak rozliczamy je fakturami zakupowymi? No, w bardzo prosty sposób, czyli wskazując dany budżet na danym zadaniu w ramach projektu, przechodząc do faktur zakupu, oczywiście po wcześniejszej konfiguracji odpowiedniej budżetów. Jeżeli mamy jakąś fakturę, to na kosztach, dodając linię kosztową, w sekcji linia budżetowa, jeżeli wskażemy odpowiedni projekt, w naszym przypadku to było wdrożenie systemu ERP, to w linii budżetowej wyświetlą nam się założone budżety na danych zadaniach. I przypisując odpowiedni budżet, rozliczamy sobie ten budżet tą fakturą. Widzimy powiązanie, tak, tej faktury z tym projektem i przechodząc na projekt, przechodząc sobie na projekty, będziemy widzieć wykonanie tego budżetu. Proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj procentowe wykonanie, tak, oczywiście baza testowa, natomiast w ramach sumy tych wszystkich budżetów mamy podsumowanie tutaj w projektach, czyli to nie jest budżet jakby z całości projektu, to jest składowa budżetów wszystkich utworzonych zadań w ramach harmonogramu. No oczywiście w ramach projektu możemy również tworzyć sprawy, czyli tak jak już mówiliśmy, te elektroniczne koszulki na dokumenty, tak obrazowo można powiedzieć, czyli wszystko spinać w ramach jednego projektu, czyli otrzymane dokumenty, jak te, które archiwizujemy, możemy wszystko spinać i później widzimy wszystko w ramach tego jednego projektu. Zadania mogą być oznaczone jako kamienie milowe, tak, czyli te, które są bardzo ważne w ramach projektu. Możemy sobie również weryfikować nasze budżety, tak, według zadań, według spraw, jeżeli takowe prowadzimy. Więc moduł projekty jest ogólnie, można powiedzieć, no nie można go tak sklasyfikować, zaszufladkować, może być wykorzystywany do różnych, no tutaj do różnych procesów. Możemy sobie odwzorowywać tu pewne procesy. No, akurat ostatnio wdrażaliśmy w jednej firmie, gdzie no, była to firma, jest firma deweloperska, która sobie tutaj w ramach projektu tworzy budowy.
Czyli każdy projekt to jest budowa, no i w ramach tej jednej budowy sobie spina, tworzy budżety i później, jeżeli mają dane faktury, dotyczą się danych budów, no to sobie rozlicza te projekty właśnie tutaj fakturami zakupowymi. Więc no, moduł, który daje nam szerokie możliwości, natomiast nie możemy go jakby zaszufladkować do jednego procesu. Tutaj już równie dobrze to może być firma informatyczna lub też inna, która wykonuje długoterminowe usługi dla swoich kontrahentów, które mogą być projektami. Także no, chcieliśmy Państwu pokazać, że te funkcjonalności, które daje nam Symfonia Obieg Dokumentów, są bardzo szerokie i do zastosowania praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, a właściwie wykorzystanie modułów zależy od potrzeb firmy, od Państwa potrzeb, dlatego też bardzo chętnie spotkamy się z Państwem też na indywidualnym spotkaniu, na którym przedstawimy jakby, czy też odwzorujemy proces, który jest wymagany dla Państwa organizacji. Tak jak wspomniałam, dziesiątki wdrożeń, które zrealizowaliśmy, myślę, że praktycznie wiele z różnych możliwości, znaczy nie wiem, czy wszystkie, nie chcę powiedzieć wszystkie opcje, które mogłyby się pojawić, już zostały wykorzystane przez wdrożeniowo przez Rafała, ale na pewno nasza świadomość i wiedza ekspercka Rafała jest bardzo duża i jesteśmy w stanie odzwierciedlić Państwa potrzeby również w module Symfonia Obieg Dokumentów, więc ja z mojej strony chyba i z Rafała dzisiaj to już wszystko. Widzę, że nie pojawiają się żadne kolejne pytania. Ja z Państwem się skontaktuję, szczególnie z osobami, które miały pytania do nas odnośnie integracji z KSeF oraz integracji z oprogramowaniem Symfonia Handel. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu z nami. Jeśli mają Państwo pytania, na pewno się skontaktujemy i myślę, że będziemy mogli dalej kontynuować nasze rozmowy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czekamy jeszcze może chwileczkę na pytania, mamy 2 minutki. Tak, dziękujemy i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego życzymy i pozdrawiamy z Bielska-Białej. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Panie Damianie, w takim razie serdecznie zapraszam do kontaktu z nami. Jeśli Pan jest zainteresowany integracją z handlem, podam jeszcze mój adres mailowy anna.wiewiura@zorius.pl lub bok@zorius.pl i tu wpisuję, więc zapraszam serdecznie do kontaktu z nami.